Dzień dobry, witam wszystkich, zagrajmy dalej w Fallout 2. Idziemy na wyższy poziom katedry, gdzie znajduje się naprawdę dużo regałów. Katedry? Opactwa. Nie mylisz z katedrą. No nie, nie, nie. Niesłuszne jest mylić z katedrą. Muszę ich przepychać, bo jak widać stanęli w miejscu. Witaj, jestem Brad Paul i jestem zrzodcą zbiorów informacji tu w opactwie. Co mogę dla ciebie zrobić? Miło cię poznać, Paul. Mam parę pytań. Tak? Macie tu sporo komputerów. Tak, mamy. Za dużo według mnie. To irytujące robić kopię tych wszystkich danych każdego dnia. Tak dużo informacji do zachowania, ale musi to być zrobione. Domyślam się, że przeczytałeś w swoim życiu mnóstwo książek. Ciekawe, co najbardziej fascynującego możesz mi powiedzieć. Zobaczmy, czy wiesz, że gałąź drzewa pozostanie na tej samej wysokości, mimo że drzewo rośnie? Nie, jakoś mi to umknęło. To interesujące. A czy wiesz, że ogórek składa się w 96% z wody? Ja 96%? Naprawdę? Fascynujące, ale co to jest za ogórek? Nigdy żadnego nie widziałem, ale czytałem o nich. Rozgląda się naokoło i ściszę głos. Ja wiem, że właściwie nie powinienem studiować tych książek, ale kiedy przepisywałem książkę o botanice, po prostu nie mogłem się powstrzymać. To taka wciągająca lektura. Świat roślin jest taki porywający. Jeśli podróżując trafisz na jakieś formacje z dziedziny botaniki, proszę przynieś mnie. Będę bardzo wdzięczny. Oczywiście to musi pozostać naszą tajemnicą. Jasne, jeśli tylko trafię na cokolwiek, na pewno dam ci znać. Poszukasz, byłby wdzięczny. Być może można dać mu jakieś te nasiona z EPA, co? Nie mam problemu, mam więcej pytań. Co możesz powiedzieć o waszym opactwie? Jesteśmy w niezależną społecznością, każdy jest mile widziany. Tak długo, jak się zachowuje należycie. W porządku. Powiedz mi o waszym przywódcy. Jest dobrym przywódcą. Trochę zblikował po tym, jak ta bestia zabiła brata Tomasa. Jakiego rodzaju bestia? Osobiście nie widziałem nic w świecie nie skłoniłoby mnie do zejścia do tych pieczar, ale gdybym miał zgadywać, powiedziałbym, że najprawdopodobniej to przerośnięty skorpion. Skoro go nie widziałeś, to dlaczego myślisz, że teraz skorpion? Dlatego, że słyszałem dźwięki odbijające się echem z jaskini. Dźwięk zatrzaskiwających kleszczy i tu pod wielu odnóży. W porządku. Potrzebuję pewnych konkretnych informacji, tak? Na przykład, czy wiesz, gdzie mogę znaleźć kryptę 13? Nie wiem o krypcie 13, ale na południu jest miasto Kryptopolis. Dobra, bywaj. Dodało się to zadanie do Pip-Boya w ogóle? Opactwo? Zbierz informacje o botanice dla brata Paula. Przekaż bratu Tomasowi i ojcu Tuliemu wieści o ich losach. Bratu Tomasowi i ojcu Tuliemu wieści o ich... Co? Życie tutaj w opactwie należy do spokojnych. Można użyć regału? Ta biblioteczka zawiera wiele książek sprzed wojny, czyli dla ciebie bezużytecznych. Na stole coś jest? Tutaj jest jeszcze jakieś pomieszczenie z ludźmi. No i schody oczywiście, do góry. Ciekawe, co to jest za pomieszczenie. Sedes? No tak. Przejdźmy tu w takim razie. Witaj dziecko, kim jesteś? Nazywam się John, jestem jednym z najstarszych mnichów tutaj. Czym się tu zajmujesz? Cóż, kiedyś pracowałem na farmie, ale to źle służyło mojemu sercu. Masz problemy z sercem? Tak, mam słabe serce, gdybym tylko miał swoje tabletki na serce, bardzo by mi to ułatwiło życie. Wiesz, w dzisiejszym świecie trudno jest znaleźć lekarstwo na tę chorobę. Zdaje się, że mam rozwiązania na twoje problemy z sercem. Naprawdę? Chcesz powiedzieć, że masz te tabletki? Tak, mam i chętnie ci je oddam. Bierz od ciebie tabletki. Dziękuję ci. Przyjmij to jako wyraz wdzięczności. Miło jest pomagać i dzięki za przedmiot. Cześć. O, książkę dostałem. Jeszcze raz dziękuję za te tabletki na serce. Jestem ci zgodnie wdzięczny. Powodzenia w podróży. Straciłem te tabletki kompletnie, czy mam jeszcze? W takim razie. Chyba straciłem je. A te tabletki są takie, że w ogóle je można użyć w różnych miejscach, nie? Można na przykład Cassidy'ego wyleczyć, bo on też ma problemy. Pozdrowienia, cześć, jak masz na imię? Ale mi się kichnąć, ale nie mogę coś. Możesz do mnie mówić, Elaine. Rozumiem, jeszcze kilka pytań. Co możesz mi powiedzieć o opactwie? Jeżeli chcesz usłyszeć więcej o naszym zakonie, porozmawiaj z naszym duchowym przywódcą, jest na trzecim piętrze. Rozumiem. Hej, zanim odejdziesz, powiedz mi, możesz mi w czymś pomóc? Powinnam zanieść tę część Maxowi do piwnicy, jest w pokoju z kopiarką. Ale widzisz, moje kolano ostatnio nie sprawuje się najlepiej, naprawdę ciężko mi chodzi po schodach. Czy byłoby to dla ciebie problemem, żeby mu tę część zanieść dla mnie? Czy wyglądam na firmę kurierską? Zrób to sama, gruba, leniwa suko. Cześć!
Pewnie. Dzięki, proszę, to ta część. Pokój z kopiarką jest w piwnicy. Znajdziesz tam schody za bratem Matthew w kaplicy. Żaden problem. Bierzesz część. Zaraza. Zaniosę ją Maxowi. Niewielki element mechaniczny. Coś takiego już miałem kiedyś. Z kontenery. Książka naprawiają, już się nie przyda. Chociaż chyba się jeszcze jestem w stanie czegoś nauczyć z takiej książki, nie? Przesuń się. Panie, co ty robisz? Panie! Z drogi, panie! W pudełeczkach też teoretycznie może coś być, ale już mi się nie chce ich przeszukiwać. Kolejna książka, jak widać. Przechodźmy na trzecie piętro, a na trzecim piętrze mamy... Wygląda to trochę znajomo. Tutaj jest prysznic. Prywatny pewnie. Prywatny, publiczny prysznic. Jakby to wygląda jakiś pokój modlitewny. Pusto. Pudełko. Pusto. Komoda. O, szaty są tutaj. Habit. Pusto. No nie jest taki sam habit jak ten, który nosił ten koleś od mostu. Ten jest słaby. Na pewno. Witaj w opactwie. Jak mogę ci pomóc? Naprawiłem pompę wodną na zewnątrz kościoła. To w rzeczy samej wspaniała nowina. Ta pompa wodna sprawiała problemy już od jakiegoś czasu. Ci handlarze powiedzieli, że mogą się tym zająć. Ale jak widać, nie szło im najlepiej. Dobrze, że tu jesteś. Jeszcze raz dziękuję. Na twoje wiadomo, jeżeli naprawdę chcesz okazać mi wdzięczność, zapłać. Żaden problem, ale mam jeszcze kilka pytań. Co potrzebujesz jeszcze dowiedzieć? Jaka jest misja waszego zakonu? Naszą świętą misją jest czytać, kopiować i dbać o święte księgi wiedzy i na relikwie utraconej epoki. Naszą nadzieją jest, że dzięki tej wiedzy uda nam się stworzyć arkę pamięci, która pewnego dnia może pomóc ludzkości wyjść z tej ery mroku, w którą sami się wpędziliśmy. Wszelkie informacje, na które trafimy, zostały spisane, aby nie skinęły jak tak wiele w wielkim ognistym potopie. Musisz mieć wielką wiedzę po przeczytaniu tych wszystkich książek. Faktycznie przeczytałem wiele w swoim życiu, ale muszę cię rozczarować, moja wiedza jest bardziej ograniczona niż ci się wydaje. Z rozum zapisujemy i dbamy o jej przetrwanie. Korzystanie z tej wiedzy jest zabronione, więc nasze zrozumienie tych tekstów jest ograniczone. Czekaj, czyli ślepo przepisujesz cokolwiek przeczytasz? Nie próbujesz tego pojąć? Jak już powiedziałem, naszym zadaniem jest zachowanie wiedzy, nie zrozumienie jej. Zanim ta wiedza zostanie zwrócona do ludzkości, musi najpierw udowodnić, że wniosła się ponad swoje zapędy do masowego ludobójstwa. To jeden sposób, żeby historia się nie powtarzała. Cóż mam dla ciebie wiadomość z ostatniej chwili? Ten dzień nigdy nie nadejdzie, a kiedy wy trzymacie całą tę wiedzę w swoim małym górskim raju, ludzie na pustkowiu walczą każdy dzień. Moje całe plemię jest na krawędzi zagłady. Wiedza zamknięta w tych księgach mogłaby pomóc leczyć chorych, ulepszyć uprawy, znacznie podnieść szanse ludzkości na przetrwanie. Rozumiem, dlaczego nie podobają ci się nasze metody, ale musisz zrozumieć, że dla nas zawsze tak było. Zmieniać to teraz po tylu latach, to byłoby bluźnierstwo przeciwko naszej wierze. Jednak rozważę twoje słowa, wyczuwam w tobie wielką wiedzę, szkoda, że spotkałem tak niewielu tobie podobnych. Dziękuję, ale chcę wiedzieć coś jeszcze. Jaka jest historia opactwa? Po wielkiej wojnie nasi przodkowie przybyli tu i trafili na stary kościół. Na szczęście to miejsce nie doznało dużych zniszczeń, a promieniowanie było dostatecznie niskie, żeby tu zamieszkać. Po tym jak się tutaj osiedlili, trafili tu całkiem sporo bibliotekę i to nie tylko teksty religijne. O nie, to biblioteka zawierała szeroki wybór spisanych prac od klasyki literatury po naukowe encyklopedie. Co się działo potem? Szybko zdali sobie sprawę, że ze skarbu w tym zbiorze wiedzy, szczególnie w tomach naukowych. Tutaj były zapisane dzieje upadłej cywilizacji, utraconej epoki, nieliczni chcieli zniszczenia tej wiedzy ze strachu, że ponownie powiedzie ona ludzi do apokalipsy, ale w końcu zadecydowano, że zamiast tego poświęcą życie przetrwają tych ksiąg, aby je ujawnić, kiedy świat będzie na to gotowy. Od tego czasu, używając małej maszyny drukarskiej, powielano księgi oraz przepisywano je do komputerów. Opactwa, aby zachować je w formie cyfrowej, nawet w wypadek, gdyby księgi zostały zniszczone. Przez te lata inni przebywali do opactwa, a niektórzy zdecydowali się wieść swoje życie tutaj w zaciszu i spokoju naszego górskiego domu. Skąd przybyli wasi przodkowie? Nigdy tego nie powiedzieli, podejrzewałem, że przyszli tu ze wschodu. Cóż, dzięki za odpowiedź. W tej chwili nie mam więcej pytań. Bywaj. Tłumaczysz opatowi, że chociaż przechowywana przez nich wiedza jest może doprowadzić ludzkość do zagłady, to może ją też ocalić. Zdobywasz 200 punktów doświadczenia. Przeszukanie? Nic.
Nic. Nic. Biedny ten opat jakiś. Nie chce mi się. Pies szczeka, tak? Rzeszek, no jakby nie patrzeć, znajdujemy się ponad ziemią, nie? W tej chwili. Teraz schodzimy pod ziemię. No i tu jest też cała nowa kraina. Jest jakiś świnioszczur. Jest jakaś drabina w ogóle na zewnątrz. O. Kamienna kolumna. Tu chyba jakaś woda jest w ogóle. No dobrze, no to też trzeba przeszukać, nie? To trumna. Czy ktoś mógłby przynieść zapalniczkę? O kurde, chyba nie mam zapalniczki już. A to pech. A to pech. O, tu coś leży. Instrukcja obsługi. Jaka instrukcja obsługi? Nie zasłaniać. Instrukcja obsługi KV-75 przenośnej taktycznej maszyny szyfrującej używana była także przez nietaktycznych użytkowników do komunikacji w lokalnych szerokopasmowych sieciach telefonicznych i przez szerokopasmowe terminale satelitarne. To do niczego nie prowadzi. A tutaj w ogóle jest jakieś inne schody prowadzą do tego pomieszczenia. O. Potrzebuję zapalniczki. Hej przyjacielu, masz może zapalniczkę? Nie, wybacz. Szkoda, ostatnio zgubiłem swoje i nie mogę jej znaleźć. Gdyby udało ci się jakoś zdobyć, chętnie bym ją od ciebie wziął. Pewnie. Wybacz, to takie moje hobby, kolekcjonuję wszystko, co znajdę. Cześć. Jak tylko jakoś znajdę, dam ci znać. Cześć. Jest tyle pracy do zrobienia. Och, to już noc. Nie, to już nie jest noc. Jeszcze. Tutaj jest jakaś drabina też. O, na przykład. Ja tu leży sporo śmieci różnych. Kamień na przykład tu leży. Kolejna książka. Wojskowa instrukcja obsługi. Zobaczmy, co jest w pudle. Nic ciekawego. Co jest w regale. Też nic ciekawego. A co jest na górze? Gdzie wyjdziemy? Tutaj, gdzie jest klapa jakaś. Za doktorem wyszliśmy, tak? To pomieszczenie wygląda puste. Tutaj są te szczury całe. Które zginął. Same zaczęły walkę. Pomimo, że to ja próbowałem zapoczątkować tą walkę. Wejdziemy do środka. No i strzelamy dalej. Jeszcze krok. Ten ucieka w ogóle. Przeżył. Przeładowanie. Strzał. Koniec walki. Więcej walki. Nie, że w ogóle gdziekolwiek indziej w grze występuje taka dziwna konstrukcja z takim łukiem jakby kamiennym, jak tutaj. O, to jest przejście do kolejnej lokacji. Faktycznie nie są teraz skorpiony. No, to zwłoki i to lekarz opactwa. A tutaj jest szpon śmierci. Spoko. Wszystko da się zrobić. Postrzelimy dwa potwory. Teraz się nasi towarzysze włączą też do walki. Dzięki temu. Powinien na drugi koniec planszy odjechać. Po czymś takim. Ha! Doszło do porażenia. Doszło do spalenia. Gładko odcinek kończy, no nie odcinek kończy, bo go spalił, nie? Spalił go na popiół. Tutaj jest jeden przedmiot, którego jeszcze nie znalazłem. Muszę się bardzo uważnie przyjrzeć, gdzie ten przedmiot może być.
Jest de facto chyba ostatni przedmiot, który będę chciał w tej grze w ogóle znaleźć. No i tu jest szpon. Do szpona też załatwimy mocniejszą pukawką. On jest jakiś mocny w ogóle? No powiedzmy. Tu uciekać? Kto mówi, że uciekać? Jeszcze szponiątko jeszcze jest. Twarde szponiątko. Dobra. Jeszcze raz. O, oberwał nie ten co trzeba, ale to nic nie szkodzi. Czemuż żeś uciekł, szponie? Teraz muszę jeszcze podejść o 6 punktów, powiedzmy, i strzelę do niego i chyba zginie. Tak, mam na taką nadzieję. 6 punktów, podejdziemy, strzał. Kurde, jeszcze żyje, no. Co jakiś taki dziwny jest? Ile ma zdrowia? 11 już tylko. No to teraz. Świetnie. Zabiłem bestię. Biedna bestia. To oda do ognistego potopu. Nowela napisana po zakończeniu wojny atomowej. Książka w wyjątkowy sposób opisująca, jak brutalny, negatywny wpływ miała wojna na społeczeństwo o wysoko zaawansowanej wiedzy i technologii do tego stopnia, że byli w stanie stworzyć broń atomową, a który nastąpił w krótkim czasie po tej coś tam, coś tam. No i się nie dowiem, bo za ten, nie? Zasłania. Chyba, że tak bym zrobił. Przełożę to do mnicha. O, wszyscy ludzie... A który nastąpił po krótkim czasie... W krótkim czasie po tej wojnie. Wszyscy ludzie nauki, a w konsekwencji wszyscy, którzy potrafili chociaż czytać, zostali prawdopodobnie zabici. Lekarz opactwa. Mogę zrazu skorpiona przeszukać. Się w tym samym punkcie położyli. Sorry, Pulas, nie mam do ciebie zapalniczki. Może coś na regale będzie, albo coś na tych stołach. O, muszę je przeszukać, tak? Koniecznie. 10 wódek. 15 wódek, wow. Kolejne 10 wódek. Ciekawe, czy w tej grze można coś się stać brzydkiego, jak się przedawkuje wódkę. Teoretycznie powinno. Tutaj nie ma nic. Co oni tu... Oni tu chyba bimber pędzą. Po prostu. Pięknie. No. Księża. Okej, gdzie jest koleś, który... Jest od tego... Tutaj są schody. Z ołtarzem. O. Skrzetnie ukryte. Nie ma co. Sprawdźmy regał. Wielka księga nauki. Do niczego mi się nie przyda. To też nie. Też nie. Witaj, co mogę do ciebie zrobić? Mam coś od Elaine. Niech zgadnę część serwisową, o którą prosiłem, prawda? Tak, oto ona. Bierze od ciebie część. Nareszcie teraz mogę naprawić tę drukarkę. Dziękuję. Weź proszę tę instrukcję przetrwania za twój wysiłek. Dziękuję. To jest jeszcze jedna książka. Można z nim porozmawiać jeszcze? Co to za miejsce? To jest nasza drukarnia. Tutaj kopiujemy nasze książki. Dobra, dzięki. A i komputer, nie? Nic się nie dzieje, jak użyję nauki. Też nic. Chyba, że jest jakiś komputer, który jest opisany inaczej, nie. Stara instrukcja obsługi napisana dla Korpusu Inżynieryjnego Armii Stanów Zjednoczonych. A ten gość, co stoi przy komputerze, coś daje w ogóle? Nie.
Zobaczmy, co się znajduje w szafkach. Habit. Nic. Obcęgi. Na stołach, w takim razie. No come on, ten przedmiot, po który tutaj przeszedłem, musi tutaj być. Chyba, że coś źle pamiętam. Ale dziwne. No nic, wyjdziemy z powrotem do góry. Tutaj podejrzewam jest kolejny sedes. Tak. Na dół się chyba jeszcze nie można przedostać, nie? Tylko do góry, no. To mi nie będzie potrzebne w ręku na razie. Przesuń się. Kto mnie blokuje? Ty się przesuń. Jeszcze raz. Dobrze. Chodźmy na górę. Zaznacz złożone zadanie, dokończone. Od tutaj, tej osoby chyba. Jeszcze raz dziękuję za tabletki. Nie, od tej osoby, tak? Cześć, jak masz na imię? Możesz mówić do mnie Elaine. Okej, tak po prostu. Dostarczyłem im tyle, nie? 7 złotych. Może w którymś z tych pudeł to jest, co? Habit. Kwiatek. O, Steampack. Zabrałem księdzu Steampacka. Pieniądze. 2 proszki lecznicze. Ho, 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 dawno ich nie widzieliśmy. Habit. Tam się w ogóle można dostać? Można. Tu? Może być książka. Czemu nie? Tylko teraz tak. Może na ten staw coś daje, co? Na stole. Nie ma tu niczego użytecznego. Przedwojenne gadżety. Zobaczmy, jakie zadania tu zostały do wykonania w ogóle. Przenieś zapalniczkę bratu Henkowi, zbierz informację o botanice dla brata Paula, przekaż bratu Tomasowi i ojcu Tyleimu wieści o ich losach, zabij bestię pod kościołem. Kto tym bestię prosił, żeby ją zabić? Czyżby ten, u góry? Udało mi się... Witaj panowie dziecku, udało mi się już tam trafić. Było tam kilka trupów, zgaduję, że jeden z nich był wasz zaginiony mnich. Jak to ci w czymś pomoże wiedzieć, że bestia odpowiedzialna za jej śmierć nie żyje? Ach, czyli to jeden... Czyli jest tak, jak się obawiałem. Będzie nam brakowało brata Tomasa. Masz nasza wdzięczność za pozbycie się tej bestii z Pustkowia, czymkolwiek była. Ale może udało ci się znaleźć tam pewną księgę. To bardzo ważna księga, która ostatnio była w posiadaniu brata Tomasa. Masz na myśli tę księgę? Świetnie, pozwól, że ją wezmę. Proszę, bierze ciebie książkę i gładzie jej okładkę, jakby ją uspokajał. Jestem ci niezmiernie wdzięczny za tę przysługę. Od teraz masz wolny dostęp do komputerów naszej biblioteki. Powiedz bratu Paulowi, że masz zgodę na dostęp do naszych plików. Dziękuję. Bratu Paulowi, czyli tam niżej, tak? Dobra, dostajemy się do komputera, może coś tam jeszcze poczytałem z tego komputera, nie? No w każdym razie zrobimy to w następnym filmie. Ja jeszcze sprawdzę, gdzie jest ten przedmiot, którego szukam.